Wakacyjne powtórki zespołu adwokackiego Dyskrecja. Niech pani pisze. Zespół adwokacki Dyskrecja. A niech już pani lepiej pisze fiurem. Dyskrecja. No, witam się dzisiaj śpiewająco. Dzień dobry bardzo. Ponownie możemy gościć w naszym kraju wybitnego znawcę problemów polskich ze Zjednoczonego Królestwa. To profesor Marlene Lee, pełnomocnik do spraw prostowania gaf na wysokim szczeblu, którego poprosiliśmy o kilka uwag na temat naszych, przepraszam za wyrażenie, stosunków bilateralnych. No, ja co prawda nie znam angielskiego, ale dzięki temu moje tłumaczenie tego, co powie profesor, nie będzie obarczone żadnym wypaczeniem zawodowym ani rutyną. Zresztą wszystko, o czym Marlene Lee mówi, można wyczytać z jego twarzy i gazet. Panie profesorze, 2 lata temu ustaliliśmy, że możemy się do pana zwracać per wasza egzystencjo. Czy to nadal obowiązuje? No widzę, że odpowiada pan śpiewająco, będę tłumaczył, ależ tak, proszę bardzo, nic się nie zmieniło. Wasza, a w zasadzie nasza egzystencjo. Wszyscy pamiętamy wpadkę dziennika The Times sprzed kilku lat, który korespondencję z Warszawy zilustrował zdjęciem z podpisem Donald Tusk z prawej i Gordon Brown spotkali się dzisiaj w Moskwie. Czy znajomość realiów geopolitycznych w Wielkiej Brytanii od tego czasu poprawiła się, czy też wręcz przeciwnie? No, tłumaczę. Tak, wiem, znajomość geografii Polski to pięta Achillesowa wszystkich anglosasów, ale cóż, no, nigdy nie wysyłaliśmy do was, w odróżnieniu od innych dzikich krajów, naszych podróżników, takich jak choćby David Livingstone. Pytam o to, ponieważ jeszcze wcześniej Lord Robertson, były sekretarz generalny NATO, po wylądowaniu na Okęciu wyraził swoje zadowolenie, że przybył do Moskwy. Mieliśmy też wizyty dyplomatów zachodnich, przekonanych o tym, że Polska z Rosją graniczy na Wiśle. Czy nie rodzi to obaw, że wobec takiej indolencji i to na tak wysokich szczeblach w razie ewentualnego konfliktu pomylicie te dwie stolice i zrzucicie ulotki propagandowe na nas, swoich sojuszników? Przetłumaczę. To całkiem możliwe. Chciałbym jednak zaznaczyć, że wy, Polacy, wcale nam nie pomagacie w znajomości geopolityki. Wszak jeśli spytać u nas waszych rodaków skąd są, to odpowiadają, że z Birmingham, Londynu czy Jorku, albo wyświetlają współrzędne GPS na smartfonie. No. Odłóżmy wasza egzystencjo, ten bolesny temat, do następnej wizyty i przejdźmy do ostatnich doniesień na temat odebrania zasiłków emigrantom z Unii, w tym oczywiście Polakom. Pozwólcie państwo, że będę tłumaczył. Ależ to tylko wszystko dla waszego dobra. Premier myśli, że skoro wszyscy Polacy na Wyspach będą pracowali, to nikt z nich nie będzie występował o zasiłek. Pamiętajmy też, że my na Wyspach przywiązujemy dużą wagę do tradycji, a w przeszłości nigdy nie traktowaliśmy Polaków wyjątkowo. No tak, wyjąwszy paradę zwycięstwa w Londynie w 1946 roku. Tak, to tylko potwierdza tę regułę. Winston Churchill, gdy zwycięstwo nad Niemcami było już blisko, powiedział generałowi Andersowi, żeby zabierał swoje wojsko i że sobie dacie radę bez nas. Jak nasza egzystencja myśli? Czy po gospodarczym wyjściu Wielkiej Brytanii na prostą wasz premier powie, żebyśmy zabrali swoich emigrantów? Hey Jude, don't make it bad. Take a No, to raczej pewne. Pytanie tylko, komu to powie? Waszemu prezydentowi, pani premier, czy też z uwagi na globalny wymiar zagadnienia, panu... Przepraszam, nie mogę chyba skończyć, bo już nas... Halo? Jeszcze raz? Tak. Panu Tuskowi. Zapytam na koniec, czy wasza egzystencja wie, że ocieplenie klimatu spowoduje zmianę trasy prądu zatokowego, czyli Golfstromu, a w konsekwencji paradoksalnie ochłodzenie w całej Europie i zamarznięcie kanału La Manche. No, koniec ze splendid isolation, jakby powiedzieli Francuzi. Kto zechce, będzie mógł się przespacerować z kontynentu do Brighton na rybę z frytkami na molo. Prawda? English Channel. No La Manche. Oj, chyba popełniłem no gafę. No La Manche, La Manche, Don Quixote. No, English no. Channel.
Oj, chyba popełniłem gafę i w tej sytuacji no, chyba nie pozostanie nic innego w waszej egzystencji, jak wyjść po angielsku. No. To be or not to be. Ale proszę nie hamletyzować. No, wywiad już skończony, więc może się wasza egzystencja zabierać. No, dziękuję bardzo. Żurawie. Pan majster rozkłada śniadanie na trawie, odwija z gazety bułeczki i szampan, a tu snu twojego wciąż pali się lampka. Już pędzisz do windy, zdyszany jak mrówka, już winda opada jak polska złotówka. Tuż, tuż jest bar mleczny, więc wejdź na minutę, by przełknąć ostrygę i przepić wermutę. Masz długi i nie możesz tu spać jak ten suseł. Jak można tak długo przebywać w pościeli, gdy trapi bezsenność i strach wierzycieli? Dzień dobry. A? Czy to zespół adwokackiej dyskrecji? No tak, zapraszam, zapraszam. Witam i od razu zgadzam się na gotówkę. No, ach, to pan, panie Jacku. A to się dobrze składa, bo terminal się, wie pan, zepsuł i bloczek faktur się zepsuł, i księgowa na chorobowym, komputer się zawiesił. No i tylko gotówka. Panie mecenasie, powiedziałem, jestem przygotowany, przenoszę się do szarej strefy. Pan? Niesamowite. No, żeby mnie było stać na mecenasa z zespołu adwokackiego, musiałem iść tam, gdzie są pieniądze. No i jak to? Kiedyś pan mówił, że pieniądze są na wsi. No tak, no byłem na wsi, ale niestety komary mnie pogryzły. No ale potem pan mówił, że pieniądze są w ZUS-ie. Dopóki nie poszedłem na bezrobocie, chciałem od nich zasiłek. W końcu przez 35 lat płaciłem składkę, nie? No i się zwróciła. Zasiłku nie dostałem, więc idę do szarej strefy. No to dobrze pan trafił, no będzie pan potrzebował adwokata. No. A co pan zamierza robić w tej szarej strefie? To, co daje największy zysk. Będę robił ludzi na szaro. Panie Jacku, to jest karalne od 3 do 5 lat w zawiasach lub bez. No dobrze, to najpierw trzeba znaleźć dowody i tak dalej. Ja nie zamierzam robić prymitywnych oszustw typu na wnuczka, prawda? No. Jeżeli już to na oficera. Wie pan co, robienie na szaro, przecież to jest u nas stara świecka tradycja. No, świecka tradycja narodziła się w czasach filmu Barei Miś i 25 lat temu umarła. Teraz liczy się tylko tradycja narodowa. A co pan powie na tradycję cyfrową? No. Skoro na przykład taki Twitter obchodzi 10-lecie, Facebook ma z 20, internet 50, to po prostu należy odwrócić
target, proszę pana. Mhm. Teraz moim zdaniem najbardziej podatni na robienie na szaro są młodociani internauci. Oni nie oglądają telewizji, nie słuchają radia, nie czytają gazet. W ogóle mają inny system wartości. Czy pan se zdaje sprawę z tego, że w tym roku maturę z polskiego będzie można zaliczyć bez polskich znaków? No, jak mówią studenci, studiowanie zaczyna się, gdy profesor Google nie zna tematu. I właśnie ja, proszę pana, do takiego, proszę pana, niewinnego młodego człowieka podchodzę i zapinam mu niespodziewanie numer na dziadka. Proszę bardzo, tu jest mój scenariusz mojego mojej pierwszej akcji. Pan, dobry młody człowieku, ja jestem kolegą pana dziadka. Pan się wcieli. Dziadka Mariana? O właśnie, Mariana. Pana dziadek ma problemy, wie pan o tym? Jakie problemy? Ten biedny starszy człowiek zachorował na Alzheimera. I od tego na przykład klej do protezy pomylił z woskiem do pastowania laski. Biedny dziadek zamiast tabletek na ciśnienie z nerwów wziął Viagrę. No, rozumiesz? To teraz ma nadciśnienie. Tak, ale tylko w jednym miejscu. Został królem sanatorium. Przepraszam, dziadek jest w sanatorium? Proszę pana, ale z jakimi problemami? No i tu właśnie cała historia się rozgrywa. Dziadek, pana dziadek, panie wnuczku, oblepiony fankami z geriatrii. Lasz panu, oczywiście to się dał się tam komuś namówić, wciągnął ścieżkę. Narkotyki? Biowital, wie pan, w proszku wciągnął. Ale tak nim zamiatało po tym biowital, no, lekarzowi kazał spadać, bo goni strusia, pędzi wiatra. No i... Reasumując, został wyrzucony z sanatorium, jeszcze musi ZUS-owi zapłacić za wszystko. I biednemu dziadkowi, proszę pana, już na wszystko nie staje. I krótko mówiąc, wysłał mnie tutaj, żebyś mu wnosił drogi, ty pożyczył pieniądze. Tak z 10 tysięcy by uratowało. Panie Jacku, to jest wszystko nie do uwierzenia. No, ale taki mam scenariusz biznesplanu w szarej strefie. I to wszystko 4 lata po śmierci dziadka. No, wstydziłby się pana. Pan to, panie mezesie, się w ogóle nie umie bawić nawet w robienie na szaro, niestety. Proszę pana, żegnam pana. Proponuję zmienić szarą strefę na inną, lub przynajmniej nie próbować robić wnuczka numerem na dziadka. A na co? Ani babcie. I przypominam o gotówce. Przewyjście, panie Jacku. Obradują różne męzie, jak dopomóc chłopu w biedzie. Ten od Hegla, ten od Marksa, inny też mikrofon parska. Jak się tego chłop nasłucha, nie wystarczy, musi w ucha. Siada w izbie za stolikiem i zaprawia narkotykiem. W gębie Marlboro, chata słomiana, oj dana, dana, marihuana, oj dana, dana, marihuana, oj strudy, rudy, hasz. Idzie Antoś za wierucha, rękę sieka to kapciucha, jak powącha kokainy, nie odmówią mu dziewczyny. Zrobił haszysz, dodał masła, siedzi sztywny, twarz mu zgasła. Dobrze w mieście, dobrze we wsi, lecz najlepiej w katalepsji. Dwa kopce siana, słodka nirwana, oj dana, dana, marihuana, oj dana, dana, marihuana, oj strudy, rudy, koks. Chłopy cało gmino, z gęby wania heroino. Dalej kumy marsz za pługiem, przystąpimy do EWG. Choć u wójta pełna miska, jego szwagier ma AIDS-a. Palotrawę dym się snuje, wioska się cywilizuje. Łąka od rana, nieuczesana, oj dana, dana, marihuana. Łąka od rana, nieuczesana, oj strudy, rudy, hasz. Łąka od rana, nieuczesana, gruszka z banana, oj dana, dana, łąka od rana, nieuczesana, oj strudy, rudy, hasz. Bezstronny, acz niejednostronny przegląd stron internetowych. Popatrz. To się nazywa trzymać rękę oburącz na pulsie. Na unijnym podportalu już jest relacja z twojego wywiadu z jego egzystencją. No, naprawdę? No, przetłumacz. W wywiadzie udzielonym zespołowi adwokackiemu Dyskrecja profesor Lili Marlen stwierdził, że obiadowe menu ze spotkania w Nidzicy powinno być zachętą do złagodzenia krytyki Polski ze strony Niemiec. Ale przecież on tak wcale nie mówił. Szkoda, przecież to racja. No i jeszcze raz potwierdza
czasie nieznajomość naszej geografii u Europejczyków. Przecież spotkanie miało miejsce w Niedzicy, a nie w Nidzicy. No. A, to już może być pomyłka z premedytacją. A, dlaczego? Bo w Nidzicy jest Zamek Krzyżacki, a w Niedzicy węgierski. No tak, no przejdźmy jednak do zasadniczej, najważniejszej części naszego przeglądu. No proszę, wydaje się, że w trosce o dobrostan zwierząt prześcigniemy wkrótce cesarza Kaligulę, który mianował swego konia senatorem. A nawet Amerykanów, którzy jako pierwsi uruchomili telewizję dla psów. A może nawet Ossolińskich, u których ogiery jadły z marmurowych żłobów, a kobyły przeglądały się w kryształowych lustrach. No, wspólnym staraniem Ministerstw Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kultury i Dziedzictwa Narodowego z udziałem finansowania ze strony Unii Europejskiej otwarto pierwszą w historii galerię sztuki dla zwierząt. Zanęta, bo tak się nazywa ten imponujący, nowoczesny obiekt, miała być przeznaczona przede wszystkim dla ryb. Ale po nieznacznych zmianach w projekcie może służyć wielu gatunkom świata fauny. I tak w galerii można pojawić się z akwarium z ulubionymi rybkami, pieskiem na smyczy, tasiemcem, a także lamą, sową, hieną czy kapibarą. Swoje sale, zapewniające specyficzne warunki kontemplowania sztuki, mają również oswojone nietoperze, modliszki i białe niedźwiedzie. Tak, a w sali działań performatywnych zwierzaki uczą się budowy piramidy zwierząt, a w bufecie podawane są drapieżnikom dania wegetariańskie. Obecnie galeria przygotowuje się do wizyty pierwszego kaszalota oraz, gdy tylko to będzie możliwe, delegacji Yeti. Zanęta, zanęcamy wszystkich. Nasz dzisiejszy przegląd internetu zakończymy ostatnimi wiadomościami ze sportu. Twierdzenie, że jaka gospodarka, taki sport, już na dobre zadomowiło się w naszym języku. Nie wymaga ono udowadniania i przynależy do kanonu myśli przełomu XX i XXI wieku. Choć u nas pozostaje nadal maksymą służącą wyłącznie do walenia do swoich z grubej rury. Tymczasem to, że siła gospodarki przekłada się na sukces sportowy, widać najlepiej po osiągnięciach sportowców z Niemiec. No jednak w niektórych dyscyplinach sportowych muszą oni uznać wyższość innych nacji. Tak, bo na przykład zegarmistrzostwo świata należy od dawna do Szwajcarów. Tak, a kapelmistrzostwo do Czechów. Niemniej jednak Niemcy się nie poddają i jak czytamy, do kolekcji medali i trofeów dorzucili ostatnio, dzięki osobistemu zaangażowaniu pani kanclerz Merkel, jeszcze jeden tytuł sportowy. Tak, zostali kwatermistrzami Europy. Wrót Paryża, brzuch przyrósł mi do krzyża. Potem w Bilbao w żołądku mi burczało. Obok Berlina też mi ciekła ślina. Ogólnie mówiąc, odczuwałem głód. Kiedy w Curichu drzemałem na silniku, nagle ogarnął mnie proroczy sen. Ujrzałem piękne wiejskie sklepy mięsne, w których reforma obnażyła kły. Od baleronów ugina się hak. Ja to kupuję zaraz i jem wszystko naraz, a potem niech wali się świat. Gargantua Pantagruel, Pantagruel. Gargantua Pantagruel, Pantagruel. Gargantua Pantagruel, Pantagruel. Na polskiej jestem znów w granicy. Celnik wzruszony, łzy świecą mu na rzęsach. Płaski horyzont jak połać polędwicy. I świeci słońce jak złota kiszczelęca. Wzdłuż linii Wisły zastawiony stół. Przy nim rodacy, szampan pachną sosy. Głośno rżą konie, za wozem skrzypie wóz. To furmankami chłopi zwożą kabanosy. We śnie pojawia się Bartosz Głowacki. Dłoni wędzonka, w drugiej ostra kota śni. I mówi z cichu, znasz mi to i w Curichu, że opłaciły się dotacje dla wsi. Gargantua Pantagruel, Pantagruel. Gargantua Pantagruel, Pantagruel. Gargantua Pantagruel, Pantagruel. Pantagruel, to my PRL. Gargantua Pantagruel.
Tą piosenką chcieliśmy Państwu przypomnieć, jak działali agenci Gargantua i Pantagruel w czasach PRL-u. No i ostrzegamy oczywiście wszystkich przed tym, bo pamiętamy, jak to się zakończyło w którąś z niedziel. To wszystko w dzisiejszej audycji, w której wykorzystano piosenki z tekstami Andrzeja Błaszczyka, a udział wzięli Ewa Uryga, Jacek Łapot, Bronisław Opałko oraz Zdzisław Zeman i Zbyszek Malecki. Do widzenia Państwu. Do widzenia bardzo. Powiedz mi tak poza anteną. No, no, tak. Czy to prawda, że przechodzimy do redakcji zootechnicznej i mamy się zająć szczegółowo problemami hodowli pangi, tilapii, dorady i tołpygi? No tak, od jutra. Ale dlaczego? Skończyły się żarty. Dyskrecja. Audycja nie zawierała.